Królowo Polski, wyproś nam, posłom i senatorom, mądrość i odpowiedzialność. Przez chwilę miałem nadzieję, że pani nie ma na sali, no ale niestety. O, jesteśmy tu na sali, kurwa! Ściągnąć to można kota z drzewa, a nie ministra na posiedzenie Sejmu. Od 2 grudnia, od czasu, gdyśmy sprowadzili relikwie świętego Andrzeja Boboli do kaplicy sejmowej, zaczęło się uspokajać na granicy. Pegasusem opozycję podsłuchują. Co? Pegasus. Pegasus, co? Ja nie rozumiem, co to? Sprawa Pegasusa jest, no, jednym wielkim wymysłem, jest po prostu bajką. O jakimś smoku, który tutaj biegał po Polsce, tylko takiego smoka nigdy nie było. Który głupi, który głupszy. Jakie można mieć zastrzeżenia do premiera Morawieckiego? Idziemy drogą środka i stosujemy optymalne rozwiązania. Obniżenie cen produktów o 5 zł. U nas spadły. Spadły zgodnie z obietnicami. Dzięki działaniom, które podjął rząd, mamy dzisiaj najtańsze paliwo w Europie. Będzie to osiągnięcie bez żadnej przesady. Na miarę 1050 lat naszej historii. Zostało to tak przeprowadzone, że nawet Kancelaria Sejmu nie wiedziała, jak nam wyliczyć wynagrodzenie. Najlepszy minister finansów w środkowej Europie. Pan chyba oszalał. Naprawdę? Naprawdę? Niestety... Jest to, czego najbardziej się obawialiśmy. Same fejki. Friend in need is a friend indeed. Polski rząd absolutnie panuje nad sytuacją. Potrzebne są pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, jak powiedział pewien wielki zdobywca. Ja nie mam tutaj obaw o to, czy pieniądze z KPO trafią do Polski, ponieważ to jest pewne. Nie jestem pewien, czy one są nam potrzebne, KPO. To powinien być pik, a potem powolny spadek.